Z tej strony Inu Tu się i coś Su, dzieje, co i wiem. mamy dla Was coś specjalnego, więc oddamy Was w ręce kogoś innego niż my, Tak. Bo my w sumie umieramy po Pyrkonie, po trzecim dniu. Było w sumie super, ale też mega ciężko, więc zapraszamy Was na film. Tak. Cześć, z tej strony Ino i Su. I dzisiaj mamy dla Was hormongowy. Inu i Su niestety nie były w stanie stawić się na nagrywkach ze względu na ciężką kondycję medyczną spowodowaną Pyrkonem 2023 i to naprawdę były ciężkie dni. Trzy ciężkie dni, ale w sumie było spoko. A tak naprawdę ja jestem Mati, to jest Zug i mamy dla Was hormongowy. Mamy zakupy dziewczyn i mamy nasze zakupy, ale nasze będą na koniec, jakby co. Nigdy nie będziemy w stanie odwzorować tego, jak to robią nasze i Wasze idolki, ale z pewnością postaramy się wykonać jak najlepszą robotę. Tak, dokładnie. A głosy zza kadru to są komary. Głosy tutaj nawiedzone mieszkanie. Tak, to są komary. Dobrze, to mam zacząć? Tak, możesz zaczynać. Dobra, to pierwszą mangą w sumie mamy Given 8 tomik. Chyba widać, tak mam żyje. Dobrze. 16 plus jest zafoliowany, więc nie wiem czego mam się spodziewać, ale przecież czego mają się spodziewać. Bo ja dziewczyny chyba wiedzą czego się tak, spodziewać. Tak, mam tylko w sumie dwa tomy, ale to jest tak, to jest Given. I teraz będziemy się tak wymieniać, żeby było równo. Zmiana na zmianę. Kolejna manga to Wielka Rozchmina, autorki Yasuko. Tak, ja proszę. I to jest tom drugi. Tak, bardzo ładna kolorystyka, mi się mega podoba. Drugi tomik serii i nie wiem co o niej powiedzieć, nie czytałam, ale z pewnością Mati będzie. Możesz powiedzieć historię związaną z tą mangą. A tak, słuchajcie, jeśli chodzi o tą głosy mangę... Głosy zza planu. Tak, komary. Jeśli chodzi o tą mangę, to okazało się, bo my byliśmy na stoisku Kotori i się okazało, że Inu miała ten tomik w ręce, ale jakimś cudem zamiast tego tomiku kupiła pierwszy tomik, więc pierwszy tomik wylądował u mnie. I poszliśmy również wieczorem po drugi. I teraz 3 sekundy ciszy dla Inu, która kupiła pierwszy tomik. Dziękujemy. Dziękujemy. Więc ona kupiła drugi tomik, ja też i Inu w sumie tutaj. Tak. Następnie mamy mangę Miraculous. Tak się prezentuje, to jest przedpremierowo, było właśnie na Pyrkonie. To w ogóle grzbiety możemy pokazywać. Miraculum, jak wiadomo, jest najważniejszą mangą w całej kolekcji tak. Inu i Su obecnie. Nie ma ważniejszej oraz lepszej mangi, bardziej jakościowej. Tak, jeśli chodzi o kreskę, mogę pokazać w sumie, ale jest ona taka... Taka w sumie nijaka trochę. Bocisk. Tak, ale jest ona... No nie wiem. Wiem, że to jest tylko na podstawie bajki i w sumie tyle. Kolejna manga. Tutaj układka spicy, uważajcie. Czyli coś, Therapy co chodzi, game. Tak, czyli coś, co chodzi po miliony modeli X, a teraz ma dodruk i nie jest już jednotomówką, tak. Pamiętajcie. Ci biedni sprzedawcy z OLX, którzy płaczą, dlatego że dopiero co wystawili to po 90 zł. A tak, a jeśli nie wiecie, będzie również Therapy Game Restart, będzie w sierpniu pierwszy tom i tak. Następnie mamy Bloody Mary, tom 10 i chyba... Ostatni. Tak, ostatni tomik, tak się prezentuje. Nie będę pokazywał środka, ponieważ mogą być spoilery. No i tak. Nie pokazujemy środków. Nie, tylko chciałem Miraculous, bo to takie dziwne. Enigmatyczne. Tak. To Miraculum, nie ma wad. Dobrze, dobrze. Dobrze. Kolejna manga. Sayonara Eri, czy też Żegnaj Eri, w końcu w wydaniu polskim. Uwielbiam, tak. Czytałam z rok temu, zaraz po wyjściu i bardzo się cieszę, że to w końcu wyszło. Inu i Su kupiły sobie na papierze tutaj. Manga jest świetna, bardzo ją polecam. Tak. Mogę reklamować ja nawet cały czas. Japoński tomi. Tak. No. I nie potrafisz go przeczytać. Ale próbuję. Życzę powodzenia, może za. Ale w ogóle mi się podoba, że tutaj jest taki typowo biały papier, a nie jakiś taki, wiesz, tak. Jak są kreski. Ale patrz na tę czcionkę. Ta czcionka jest dosłownie... Tak, ogólnie to jest autora Chainsaw Mana i Look Back ogólnie. Jakby ja chcę zmotywować wydawnictwo, żeby postarali się o lepszych grafików, albo żeby grafik dostał podwyżkę, to będzie tak, przyszliśmy i daliśmy owszem i wszystkie razie... mangi wychodzą. Tak, manga jest super, polecam, kupujcie. Tak. Następnie przedpremierowa również Hikaru, drugi tomik. Tak się prezentuje grzbiet oraz tył. I wszyscy jest... byliśmy przekonani, tak. Że to jest Shonen Ai, a to najwyraźniej nie jest Shonen Ai. Autorka idzie trochę w Shonen Ai, ale kto wie. I co tyle powiedzieć? Na razie są dwa tomy, trzeci nie będzie pasował kolorystycznie, bo będzie żółty. Ale tak, drugi tomik. Nie fajnie. Chyba nie możemy już lubić tej serii. No, pewnie nie. Tak. Kolejny tomik. Czwarty tomik serii Moja Gwiazda.
muszę siedzieć, to naprawdę ciekawa rzecz. Widziałam pewne spoilery. Tak, a ja widziałam w ogóle dzisiaj Ai Hoshino zrobiąc sobie zdjęcie. Ja nie wierzę, że to jest już czwarty tomik, ale to idzie. W każdym razie tutaj mamy czwarty tomik. Nie wiem, nie wiem, jak ona się nazywa. Kana. Kana Arima. Przypomniało nam się. W ogóle to są głosy z naszej głowy, nie? Co tak, tak nam podpowiadamy. Dzielimy się z wami po prostu. Mamy mikrofoniki tutaj w tych wiankach. Nie wiem, czy je widzicie, ale one słuchasz? Są ukryte i... Grzesiu, słychać? No i... Jak widać, głosy są nieco histeryczne. I teraz w sumie przebój tego roku. Coś, co walczyli Kotori o przez 11 lat. Jezu, już się plątam. Jest to Nana w miękkiej oprawie. Piękne wydanie. Tutaj mamy grzbiet. Mogę w sumie pokazać kreskę. Ogólnie tak, posiada jeszcze kolorowe strony, więc mogę w sumie coś, nie wiem. Nie wiem, czy widać, ale z okładki powiedzmy. O Jezu, dobra, żeby spoilerów nie dość. To może pierwsza strona, co? Pierwsza strona. A ile ma kolorowych stron? Chyba 6. A to jak podobnie i wyjąć, tak wyglądać. Wygląda w sumie kreska, nie? Tak się widzę cenę i nieco mnie to przeraża, ale dla Nany warto. Ja mam prawdę, ja kupiłem całą prawę dla to. A ty tu jesteś nienormalny. Tak, ale tak to jest. Więc ja skończyłem z mangami, teraz zup dokończę. Tak. Czy to już wszystko z mang? To już wszystko z mang. Tak, z mang to wszystko. Teraz dodatki. Tak. Zaczynamy. Z dodatków to jest tak. Zakładka do wielka rozkmina. Chłopak czy dziewczyna, bo nie dodałaś całej nazwy. Następnie do nasze wspólne lato, drugi tom. Tak się prezentuje. To są w ogóle niepublikowane ilustracje w mandze, więc tego nigdzie więcej nie zobaczycie. Więc słabo. Ale by było pokazywanie przy Bakemonogatari specjalnej tak. edycji, tam jest 6 pocztówek. Tak, tak wygląda jak usłyszeć miłość. Przecież pocztówka do. Ja jest wiadomo Inu Jaoistka. Kolejna zakładka do Wielka Rosmina, chłopak czy dziewczyna. Nie wiem, czy mam w ogóle dwie. Możesz sobie zabrać, jak ją masz. Akurat ja mam. No to jest w głowie są wyjątkowo hojne. Tak, jeśli ja zaczynam je widzieć. Sword Art Online zakładka, tak się prezentuje. Tak. I to jest chyba zwykła, to nie jest ten progresiv. To jest chyba jeden z najbardziej znienawidzonych gościu ze wszystkich, a z drugiej strony jeden z najbardziej kochanych w historii tak. anime. Nie pamiętam, jak ma na imię. Ta manga, pomimo bycia średnią, czy tam nawet nowelka, wzbudza specjalne emocje. No. A nie wiem, nie czytałem. Karta Soft Touch do Oshinoko czwartego tomu i jak się z tego prezentuje. W sumie to wygląda trochę jak Polaroid, tak mi się wydaje. Tak, myślę, że takie stylizowane na Polaroid. Tak, gejowa ta manga Hikaru. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak. I tak się prezentuje. Tutaj był spoiler. Okej, to teraz przechodzimy do innych dodatków zakupionych. Tak. Albo ogólnie jeszcze dodawali takie wafraże z Hanako, Freedom, Tokyo Aliens i Black Clover. Chyba je widać. Głosy za kamerę, czy je widać? Widać. Dobrze. Widać. Proszę dobrze. Więc taki ta... Dobra. I tak, torba jeszcze z Marine 5 mam zakupionych. Właśnie, projekt cosplay. Ja tej serii nie zbierałem, ale dziewczyny potrzebowały do torby, więc oczywiście kupiłem. Czy się zapłaciłem Inu, żeby mi ją dała. Tak, tak, teraz ty możesz. Dobrze, to przechodzimy do innych dodatków związanych z Pyrkonem, już mniej z anime i mangą jako taką. Jakby nieoficjalne. Tak. Tutaj proszę. Herbatka, coś co wszyscy kochamy i uwielbiamy. Hualia. Hualian Tea z Tiamuan Sipu, naszego najlepszego sipu. Tak! Jeden właściwy. Głosy w głowie się zgadzają. Tak. A jaki piękny chiński akcent! Chociaż raz! No. Dziękuję, dziękuję, głosy w głowie! 10 na 10! Przepraszam bardzo, bo nam tutaj mam jeszcze film, to dopiero. No, uważaj. Za przemoc. Mogę tak. spróbować demonetyzacja, przepraszam. Nie ma czego jeszcze. Więc jeszcze pokażę te naklejeczki. A może naklejeczki, bo ja też mam naklejeczki, to czekaj, pokażę świeczkę, bo ona jest w zestawie do tego, a do. Później... Tak, bo ja będę pić herbatkę i będę wdychać. Tak, głosy z głowy proszę ucichnąć na chwilę. Głosy w głowie zamierzają się zaciągać. Jak
naszą świeczką Hualian. Tak. Również tematyczną z Shibu, z tego samego stoiska. W ogóle nie mam pojęcia, jaki to był sklep, może zobaczę. Dan Makey. Nie wiem, czy mają Instagrama, ale jeżeli mają, to polecamy, możecie skoczyć, znaleźć sobie coś takiego. Mieli też inne shipy, takie na przykład Wangxian z Moda Zushi, z Discovery Line Cell Styling System, główne shipy z Thousand Atoms oraz innych chińskich serii, które zapewne fani, którzy są inside. I których zapomniałaś. Tak. Tak. Dosłownie, zapomniałam tytułów. Wytnie się. Pachnie... Czym? Jakbyś takim kakaem. Tak. Kakaową nutellą, nie wiem. Tak. Kakaowo-bananowa pasta. Taki jest zapach, bardzo ładny i zapewne będzie się... Trochę jak ta nutella, co przywiozła Ino. No. Głosy w głowie dobrze gotują. Tak. Powiedzieć. Aż tego nie jest. W głowie gotujemy. Ej, wiesz, to jest jak masz takie te seriale, telenowele, jak to się nazywa, Boże. Ten już zbuntowany anioł, jakiś w głowie, pewnie M jak miłość. Nie, sitcomy, jak masz sitcomy, to się nawet jak śmieją albo buczą, nie? Wiesz, takie ten, to jest taki właśnie sitcom. W miodowych latach. Ale robimy naszą wersję The Office, na przykład możemy nagrać. Wow! Jest! Dobrze, to już spokojnie, musimy być spokojni. Świeczka. Bo nas to już nie bezpieczny manewr, nigdy tak nie róbcie ze świeczkami. Tak, bo już nas nie zatrudnią więcej. Dwie nakleczki od Ichigo Tutu Akaruda z Discorda Dango, czyli graficzka. Nie powiedział. Nie powiedział, kto to jest! To jest ta Genshinowa wersja Makimy i Blonda. To nie Genshin! Blondino Latino! Tak, więc to są te... Baila i Yanqing i jakieś inne. Honkaja! Dobra, lecimy dalej. Honka Impact, bardzo ważna gra. Nie Honka Impact, Honka i Star Name. Honkai! Combine! Wspieramy polskie rolnictwo, polskie zbiory. Wiem, kto zrobił Genshina. Sam nim jestem. Nie, no żartuję. Na co dzień też. Dobrze, to tutaj kolejne. Nie wiem, jak będzie widać w kamerze, dlatego że bo mamy naklejki Holo. Tak. Bardzo ładne, to są z Genshin Impact. Głosy w głowie kolejne podpowiedzą mi postaci, które wam pokazuję. Kto ich tyle kupił? A ja! Dobrze, nagrywamy dalej, bo już się robi niebezpiecznie. Dobrze, proszę. Xiao. Tak. Odbija się? Mogę w ogóle ten. Dobrze. Albo mogę mówić imiona, tylko mi musisz pokazywać. Oho. Znaczymy, że ten. Teraz Venti będzie. Venti! Pierwszy upadek. Uciekł jak w pierwszej scenie w Genshinie. W ogóle jeśli chodzi o Genshina, to. Pijany, no to troszkę się kiwa. No. Proszę cicho. Następnie. Jeśli chodzi o Diluc. Diluc. A potem Keja. W ogóle jeśli chodzi o. Nie spoileruj. Ten. Czy ty nie znasz elementu zawieszenia? A ja chcę wytłumaczyć, co dziewczyny robiły za ten, za atrakcję na Pyrkowie, więc proszę mi... Ale to możesz po naklejkach. Ale i tak je pokazujesz, dobrze, bo... Ale co? Jednocześnie przedstawiamy naklejki i tłumaczymy. Dilusia mi brakuje. Ale on by tu usiadł, położylibyśmy rękę. I zgoda by zapanowała. Oni jeszcze tego. Jeszcze tak się stanie, że nas nie puszczą na kanał więcej. Dobrze, to jest tak, Diluc. I potem mamy ten. To było w ogóle. Miałknij. Głosy w głowie chyba są kurasami. Kolejna postać. Tak, no a ja to. A ja to. Ja to. Dobrze, może dokończę. Dzisiaj pomylił go z Chungyunem. Ja nie dokończę. No tak, a teraz taki mądry. Teraz taki mądry. Tak, może... Tak. Coś jeszcze mamy? Jeszcze wizytówka. O tutaj, jeżeli ktoś by chciał znaleźć artystę od tych naklejeczek, które przed chwilą były pokazywane. Tył. Tam jest nazwa jego. Okej, okay. Mam nadzieję, że... Jeśli chodzi o Genshina, to dziewczyny miały takie wianki z takimi... To się chyba robiło Daily Quest, z tego co pamiętam. I rozdawały kwiatki za wykonane zadanie, więc to było bardzo miłe. Ogólnie dużo ludzi było z TikToka, ale również parę z YouTube'a. I w sumie było to bardzo miłe, tak. A ty co, migowe? Ja dla widzów, którzy nie są w stanie tego słyszeć. Tutaj moja trzecia ręka mi podała taki wianek. I tak się właśnie prezentował. Więc tak. I to były w sumie ich zakupy, tak. Coś jeszcze? Jeszcze tutaj
się pochwalę, dlatego że Głosy w Głowie otrzymały bardzo miłe prezenty, na które poświęciłam bardzo, bardzo dużo czasu. Specjalnie dla nich dedykowane. Tutaj pokażemy jedna i drugie, to jest autoreklama. Nie mam nawet, nigdzie nie rysuję. I tutaj dwie kasetki. A to myślałam, że są jakieś bony, na przykład pocały, nie? Co? Taki, wiesz, taki jak masz bony, jakby we Shreku. Wspieramy była. Content Family Friendly oraz wspieramy monetyzację na kanale Inu i Su, prowadzący nie chcą być odpowiedzialni za upadek budżetu naszych tak, biednych idolek. Tak, to w ogóle jak w Shreku były te kupony, co Fiona dostała, tylko nie pamiętała tak. Go, więc miałam to. Albo dzwonać jak... Ty, to jest YouTube! To się wytnie, dobra, tak, to się wytnie. Tutaj. Głosy wytnijcie. Na Su zrobiłam też. I tutaj. Siu. Takie, dwie. No. Jeszcze druga, ale tu u biedy. Bardzo ważne piosenki. Tak. I teraz przechodzimy to do... To zacznijmy od twoich, bo ja chyba mam więcej okay. tego. Do bardzo nieważnej części, dlatego że jak wiadomo w tym kanale chodzi o nasze idolki, czyli Inu i Su, które niestety nie są w stanie... Dobrze. Giluś jest główną gwiazdą tego kanału, zaraz potem postacie drugoplanowe, jakimi są Inu i Su, oraz my jesteśmy jakimiś tam, wiecie, tłem. Randomami. Tak. My jesteśmy przechodniami na ulicy w... Ta. Background dancers. Dokładnie. No. Dobrze mówisz. Po raz pierwszy dzisiaj. Mówię. No, przyznam rację. No bo zmęczony także... jestem, czy ja poradzę. Hmm. To przechodzimy 8 godzin spałem w 48. Ja spałam 6 godzin w 48, możemy się handlować. Ale ty z Jezusem w ogóle gadałaś, to ty masz niego tak. energię, nie? A ty z papieżem masz zdjęcie. No, ale w ogóle jak Gudetama wyglądał. I Szalana widział. Ej, ale ja myślę, że papież mnie pobłogosławił, dlatego że na Pyrkonie był... Ej, to w ogóle jest talk show czy kanał o manga? To są luźne rozrówki... Rozrywki. Rozrywki. Rozmówki. Luźne tak. rozrywki oraz rozmówki z Mati i Zuk i... Tak. Pianeczek jest bardzo ważny. Własnoręcznie robione nasze idolki. Tak, stara. Właśnie, nie wspomniałaś o tym, ja też zapomniałam. Tak, ja też. Ten wianeczek, który mi wybrał jeden z włosów w głowie, też był wykonany własnoręcznie przez idolki. I ogólnie Giluś nam go przyniesie. Dziękujemy widmowej dłoni. Tak. Dziękuję, Giluś. Dobrze, wianeczek. I teraz przechodzimy do tej nieważnej części, czyli tego, co kupiłem ja i co kupił Mati. Dobrze, przejdźmy po prostu. Co to pierwsze? No ty. Okej, okay, dobrze. Sama to powiedziałaś. Ale... Mam Alzheimera, mam 6 godzin przez 20... Ty się ślejasz po mapie. Mam 6 godzin przez 48 godzin, okej, okay, mam prawo. A Menel Senpai nie spał w ogóle. A nie, w parku jeden był. No. Dzisiaj impulsywny zakup. Sielian, pocztóweczka. Bardzo ładna, po 8 zł. Tutaj Mausi Maja na Instagramie można znaleźć. Mausi Maja. I kolejne. Naklejeczka, którą kupiła mi Bastet. Bastet. Bastet? Tak, którą kupiła mi Bastet. Już nawet nie zapraszam w ogóle na ten nagryw. No, przepraszamy, że jesteśmy kijowi. Na sali. Tak, tutaj pocztówka z Princess Mononoke, którą znalazłam na podłodze. Jak i... ona brudna w ogóle jest no. z tyłu. Nikt ci nie przyznała do znajomości tej książki. Sara, bo wie co myślę. Ale jest darmowa. No, a, darma to dobra cena. Tak, właśnie. Dobra, powracamy. Na czym skończyliśmy? Na tak, ten... na naklejce, którą kupił mi Bastet. Proszę. Tak. Tak. Następnie. Sielian, print, bardzo ładny tutaj. To jest ta sama autorka, która robiła te naklejeczki tutaj z Genshin Impact, które wcześniej były pokazywane. Aha. To polecamy bardzo Hanyu Art. Tak. Kolejne. Co tutaj jeszcze mam? Okej, okay, tutaj tej samej autorki muszę je wyciągnąć, dlatego że mogą się odbijać. Dobra, jednak bo mi już to w głowę odbija, ale są bardzo dobre. Polecam. Magda Gessler. Tak. Ogólnie, ten szum! Ogólnie, tak, ogólnie rury chyba tutaj gdzieś przeciekają, to dlatego taki ten. No, sąsiedzi. Polecamy coś. Hotel, później wam powiemy. Tak, tak, na sam koniec. Tak. Tutaj... Dwa takie bardzo ładne printy holo, nie wiem czy widać, ale się świecą, z Sungminem oraz Changbinem ze Stray Kids, które kupiłam na stoisku... O Jezu, tutaj nie ma nazwy, a to... W każdym razie bardzo pozdrawiam autorkę tych dwóch fanartów, dlatego że była przemiła, rozmawiałyśmy przez jakiś czas i... Jeśli tam widzisz, dostaw fioletowe serduszko w komentarzu. Tak.
Teraz ja, dobra, więc zacznę. Jeszcze ten, masz figurkę. A figurkę właśnie. A mówiłam, ale to na sam koniec możesz. Możesz przedstawić. I figurkę. Przedstaw swoje rzeczy, a później figurki. Aha, no to już to spiderowanie figurka będzie, dobra. To zaczniemy od innej figurki, która nie jest dla mojej znajomej z Five Nights at Freddy's, to jest ten Bonnie. I w sumie nie wiem co powiedzieć o tej postaci, bo to nie dla mnie nawet, ale dobra. Mamy tak, ogólnie jeszcze, no ten, na Perkonie rozdawali gazetki i takie te. Zerwowe bonusy! Czekaj, przyniosę bony na Red Bulle. Tak. Dobra, to ja mam tu taką magiczną torbę Świętego Mikołaja. Więc mamy tak, ósmy tomik, miałem w ogóle mać nie kupować, nie? Ósmy tomik niebieskiej flagi. Ale było warto, bo były ten. Tak, wiem, proszę o przerwę. Ósmy tomik. I to jest ostatni tom właśnie serii. Głosy mnie zagłuszają, mam szum w uszach. Dobra, następnie mamy tak. Właśnie drugi tom też, chłopak, wielka rozkmina chłopak czy dziewczyna. To już nie będę pokazywał tak. Kopiował. Zakopiara. Następnie, bezsenne noce. Tak, o Jezu, zapomniałem się innej rzeczy, ale dobra, to może później. Dobrze, to się wytnie. Tak. Pójdziesz, wrócisz. Tak, i ogólnie się. Tu sobie to wyciągnę, bo już było zapakowane do wyjazdu, ale... Tak wyszło. Tutaj wielkie unboxingowanie, dobra. I mamy tak, zacznę od tego, bo to jest na wierzchu. Kopiuję. Przepraszam bardzo, w pierwszy to chciałem. Therapy Game. Tak. Pamiętajcie, dzieci to jest od 18 lat, więc nie zaglądajcie do tego, jeśli nie. Odezwał się dorosły człowiek. Tak. Miedź zabójcy demonów 20 tom, nie będę otwierał i spoilerował, ale tak się prezentuje. Bungo za dyszkę, bo kupiłem od znajomej z innego Discorda. Tak. Mam dwa tomy, czyli jeszcze 11 trzeba dokupić. I zaczynam od 14. Tak. Najlepszy Discord. Tak. Wpadajcie na Discord, ale to na końcu może reklamy, plus link się wyświetli. Powiedz jeszcze raz, pół tego materiału jest do wycięcia. Tak wiem, to będzie jako bloopersi. Kopiuję. Tak, Hikaru, drugi tomik. I coś, o czym mówiłem. Czyli projekt cosplay, którego nie planowałem zbierać na razie, ale no cóż, tak się złożyło. Głupio wyszło. Wielka rozpina chłopak czy dziewczyna, tom pierwszy, to mogę sobie pokazać, bo nie było. Oraz Sayonara Eri. Tak, kopiara, wiem o tym. Tak się prezentuje jeszcze raz. Count to chyba 4 na 7 mang. Oryginalność czystej postaci. Tak. Tak. Pokaż to teraz figurkę. Przechodzimy do figurek. Mianowicie moje ciężko wydane, ciężko zarobione pieniądze. Nie żałuję ani trochę. Odezwała się wielce dorosła. Co kupuje dziewczynki w strojach królika? Stroje króliczka? Dobra, no. Ja nie powiem co ja myślę o strojach króliczka, ale bardzo je lubię. Tak. I takie mechate, może chce miziać uszy. Tak. Tutaj nie widać, ale one są zamszowe, to jest naprawdę jakość, polecam. Mais akurat zima, bunny version. Abnormal experiences during adolescence due to sensitivity and instability. Na pewno wiedzą o co chodzi, powiedz ile kosztowało. Puberty syndrome. To jest cytat z anime i nowelki. Tak. Tak. Druga figurka. Której, no przestań spoilerować ten film. Było powiedziane 3 razy. Dobrze, ja sobie kupiłem z Dragon Ball, bo 220 zł to... Dla mnie nic w sumie nie było na początku. Pan na włościach! Tak, ale z Bandai'a, pamiętajcie, z Bandai'a. Mogę ją pokazać, bo ją mam tutaj. Ona ma ogólnie 2 główki. Rekompensuje właściciela. Tak, tak się prezentuje. Jest taka piękniusia, ślicznusia. Kciuk! Zostawiacie lajki i suby, pamiętajcie. No bo głowę mu zaraz urwiasz. Ogólnie tą głowę się ciężko wsadzało, więc może być taka lekka ta wyrwa. I tu jest ta druga główka. Boże, jestem tak zmęczony, że już nie wiem co mówię. Rozumiem z bilajk. Tak, i tu jest druga główka. Więc no. Ale to jest faktyczny układ. No tak. Czy my nagrywamy film, czy my się bawimy? Przepraszam bardzo. Nagrywamy tańce. To jest poważna sprawa. Chyba tylko ja tu jestem poważny w tej firmie. Mamy o różnorodność w materiale. A później nas pozwą za... Sianie terroryzmu. Ej, dobra. Chcemy przypomnieć, że to jest właśnie powód, dla którego idulkami są Inuisu, a nie ja i Mati. Przepraszamy za nasze niekompetencje. My jesteśmy tylko gośni. Psychopatka.
To jest bardzo ładne określenie na bezdomnych z ulicy, które wzięły tutaj siłą i zaciągnęły przed kamerę, żeby oprócz tego, mam jeszcze... Cichutko tam. Oprócz... No, cicho. Przepraszam. Oprócz tego mam jeszcze nową wersję Full Metala, którą już tam było, odkupiłem za 20 zł i są tam dodatki, ale mam to w walizce i nie chcę mi się tego wyciągać, więc sobie... Leć wytnie się szybko, szybko. Muszę walizkę otwierać. Więc sobie możesz to zmaterializować w swojej głowie. On jest niekompetentny, przepraszam za niego. Tak. Za siebie. Dobra, to by było w sumie na tyle. To... Dziękujemy. Tak, to był hołd. Tu jest jeden wielki bałagan, trzeba to posprzątać. Jutro lecimy z powrotem, dziewczyny do Sosnowca, ty do Mysłowic. Mysłowic! Ja, masło! Tak, a ja lubimy jadę, masło. A ja jadę na swoją wiochę z zabitą dziurami, gdzie kaczki rzucają chleb bezdomnym ludziom. Grzech odzwoni. Zostawcie lajka i suba, a my się żegnamy. Pa, pa.